Dobry dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Jeszcze momencik poczekam. Udało się rozpocząć nagrywanie. Bardzo serdecznie witam na webinarze Kodeks Pracy na Nowo, co musisz wiedzieć. Witam nie tylko uczestników na żywo, ale również osoby, które zarejestrowały się na webinar i oglądają to nagranie już po czasie rzeczywistym jego trwania. Powiem o kilku kwestiach technicznych. W tym czasie zgromadzą się jeszcze pozostali uczestnicy webinaru. Zatem o czym będzie mowa, to już za chwilę. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, przewidziany czas spotkania ze względu na mnogość tych tematów związanych z nowelizacją, a również obecnością gościa specjalnego dzisiaj przewiduję na godzinę 15. Mam nadzieję, że zmieścimy się w tym czasie. Gość specjalny Leszek Zieliński pojawi się mniej więcej za pół godziny o godzinie 19.30. Webinar jest nagrywany. Bardzo zachęcam do zadawania pytań, jednak ze względu na ograniczony czas zbiorę te pytania również do gościa specjalnego i odpowiem na nie poprzez adres mailowy, który został użyty do zarejestrowania na webinar. Z moim gościem porozmawiam na temat pracy tymczasowej i dowiesz się, w jaki sposób, a w zasadzie czy w ogóle nowelizacja kodeksu pracy jakkolwiek wpłynęła na obowiązki agencji pracy, pracodawców, użytkowników względem pracowników tymczasowych. Zebrałam najczęściej pojawiające się pytania lub najważniejsze aspekty związane z nowelizacją kodeksu pracy, albo ciekawe pytania, na które odpowiem, więc wychodząc z założenia, że wiedza praktyczna jest najcenniejsza, szanujemy swój czas, więc zależy mi na konkretach. Niemniej pewne aspekty będę musiała przytoczyć, jeśli chodzi o brzmienie przepisów kodeksu pracy. O czym będzie mowa? O umowach na okres próbny, na czas określony. Porozmawiamy chwilkę o treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia. Na czym polega nowa instytucja w postaci przygotowania do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia albo przyczyny działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę. Porozmawiamy o tym, jakie wzory dokumentów są potrzebne w przedsiębiorstwie w nawiązaniu właśnie do nowych uprawnień pracowniczych między innymi. Porozmawiamy o tym, o jakich zasadach urlopu opiekuńczego nie można zapominać. Oczywiście o zwolnieniu z tytułu działania siły wyższej, o pracy zdalnej w niewielkim stopniu, bo praca zdalna to też oczywiście jeden z tematów obszernych, o których można mówić podczas odrębnego webinaru, ale odpowiem na pytanie, jak sobie poradzić z nią w praktyce. Porozmawiamy o tym, no właśnie, co ze świadectwem pracy, o urlopach związanych z rodzicielstwem, to tutaj przypomnę jeszcze i w zasadzie skupimy się na tych przepisach przejściowych i o zakazie konkurencji. W dużej mierze będę przytaczać pytania i odpowiadać na pytania dotyczące tej tematyki, które pojawiły się właśnie w praktyce, w naszej rzeczywistości biznesowej, w tej, w której działamy na co dzień nie tylko jako specjaliści do spraw kadr i lub płac, ale również jako przedsiębiorcy, pracodawcy czy osoby, które są no też pracownikami i chcą korzystać z nowych uprawnień, a przynajmniej rozumieć, w jaki sposób z nich korzystać. Z gościem specjalnym po serii pytań do gościa specjalnego będziemy mieć również małą niespodziankę dla wszystkich, więc zachęcam do pozostania do końca webinaru i tutaj taki myk, czyli właśnie w połowie tego mojego monologu, wywodu pojawi się gość specjalny, a potem wrócimy do dalszej części informacji związanych z nowelizacją kodeksu pracy, więc zapraszam do pozostania. Powtórzę jeszcze, webinar jest nagrywany, zostanie oczywiście udostępniony i przesłany. I teraz już przechodzimy w takim razie do rzeczy. Jeszcze tylko zachęcam, powtórzę jeszcze raz, do zadawania pytań i odpowiem na nie w
poprzez skorzystanie właśnie z adresów mailowych udostępnionych podczas rejestracji. Zatem pytanie pierwsze, w jaki sposób zastosować nowe przepisy dotyczące umowy na okres próbny? Jak już wiemy, długość trwania umowy na okres próbny powinna być uzależniona od zamiaru zawarcia umowy na czas określony po umowie na okres próbny. I pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy w momencie zawierania umowy na okres próbny pracodawca nie wie, czy w ogóle będzie chciał go zatrudniać, a jeśli tak, to na jaki okres i jak powinien postąpić pracodawca? Myślę, że takie pytanie już się pojawiło w praktyce. No i tutaj nowe przepisy tworzą bardzo niejasne w tym kontekście pojęcie zamiaru dalszego zatrudniania. Na pewno nie można tego odczytywać jako jakiegokolwiek zobowiązania do dalszego zatrudnienia, tak jak na przykład w przypadku przedwstępnej umowy o pracę. I od 26 kwietnia, jak dobrze też na pewno część z uczestników wie, zawieramy umowę na okres próbny maksymalnie na okres nieprzekraczających 3 miesięcy. Ale czy faktycznie tak jest, że na okres nieprzekraczający, bo mamy tutaj jednak pewne wyjątki i strony umowy mogą uzgodnić w umowie o pracę postanowienie, że umowa na okres próbny zostanie przedłużona o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracy. I zapisy te, jak wskazują eksperci, można będzie zawrzeć również w trakcie, nie tylko w trakcie podpisywania tej umowy, ale również poprzez porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające. Zatem jak widać, w zasadzie ta zasada, że umowę na okres próbny zawieramy maksymalnie na 3 miesiące, wcale, znaczy mamy furtkę w postaci właśnie tego przepisu o wskazaniu możliwości wydłużenia tej umowy. I taki aneks do umowy na okres próbny, a w zasadzie, jak dobrze wiedzą praktycy prawa pracy, pojęcie aneksu w zasadzie w przepisach prawa pracy nie funkcjonuje, czyli takie porozumienie zmieniające, wzór do takiego dokumentu za chwilkę pojawi się w czacie i od razu powiem, że w czacie też pojawią się właśnie linki do przydatnych materiałów, wzorów dokumentów, artykułów, dlatego zachęcam do klikania i przekierowywania oczywiście na bloga i od razu oczywiście do powrotu tutaj do webinaru. Zatem w kontekście, bo pojawia się dużo pytań natury praktycznej, skoro mowa o możliwości wydłużenia umowy na okres próbny o czas urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika, to o jaki urlop chodzi? Bo pamiętajmy, że urlopem jest nie tylko urlop wypoczynkowy, ale też bezpłatny, urlopy związane z macierzyństwem, okolicznościowy, ostatnio również, znaczy ostatnio, nowe uprawnienie, urlop opiekuńczy, tak? Zatem no tutaj mamy, ustawodawca nie doprecyzował, o jaki urlop chodzi, zatem jeżeli takie nieobecności w pracy wystąpią w trakcie umowy na okres próbny, no to pracodawca ma prawo, ma możliwość wydłużenia takiej umowy. I teraz istotny jest wyrażony w umowie zamiar dalszego zatrudnienia, tak? Bo zgodnie z znowelizowanymi przepisami okres próbny nie może przekraczać 1 miesiąca, jeśli pracodawca zamierza zatrudniać pracownika na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, a 2 miesiące w przypadku zamiaru zawarcia tej umowy na okres wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy. I jednokrotnie strony umowy, czyli nie tylko pracodawca, ale również pracownik, mogą wnioskować o to, żeby wydłużyć tą umowę na okres próbny nie więcej niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. I zapis dotyczący kolejnego zatrudnienia nie jest konieczny wtedy, gdy planowane jest zawarcie umowy na okres próbny
trwającej co najmniej 12 miesięcy albo umowy na czas nieokreślony, oczywiście po zakończeniu umowy na okres próbny. Zatem umowa na okres 3 miesięcy również może być zawierana, ale pod warunkiem, że pracodawca ma zamiar zawarcia kolejnej umowy na czas określony na minimum rok albo na czas nieokreślony. Natomiast możliwe jest zaoferowanie również dłuższego zatrudnienia niż wskazany w umowie, jak również zdaniem ekspertów na okres krótszy. I w tym kontekście zatrudnienia na okres próbny, to jednak tutaj eksperci się wypowiadają, że powinno to zostać połączone z istnieniem jakiejś zmiany okoliczności. Zatem może to na przykład dotyczyć samej oceny pracownika podczas okresu próbnego, jak też zmiany po stronie pracodawcy, chociażby połączonej ze zmianą okoliczności gospodarczej, zwiększeniem niestabilności prowadzonej działalności. No i tutaj przykład. Pani Kasia rozpoczyna pracę w zakładzie pracy, otrzymała umowę na okres próbny na 2 miesiące, ponieważ pracodawca planuje, że jeśli ta pani się sprawdzi, to kolejna umowa, jaką z nią podpisze, będzie umowa, to umowa na czas określony na 10 miesięcy. A drugi przykład jest taki, że pan Waldemar zostaje zatrudniony na stanowisku pracownika technicznego na okres próbny na 3 miesiące. I jest możliwe zawarcie takiej umowy, ponieważ pracodawca planuje zawrzeć kolejną umowę na czas określony od razu na 2 lata. No dobrze, ale jaką umowę na okres próbny należy zawrzeć z osobą, inaczej, jaką umowę należałoby na okres próbny należałoby zawrzeć w przypadku, gdy pracodawca planuje zatrudnić pracownika na podstawie umowy na czas określony, trwającej 12 miesięcy i więcej. No to tutaj wiemy, że będzie to umowa, może być to zawarta umowa na okres próbny na 3 miesiące. I ile wynosi okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny 3-miesięczny? W przypadku wydłużenia tej umowy o czas usprawiedliwionej nieobecności, bo przecież tutaj nie mamy ograniczenia do 3 miesięcy. Ten czas nieobecności usprawiedliwionej pracownika w trakcie urlopu, w trakcie umowy zawartej na okres próbny przecież może łącznie wynosić dłużej niż 1 miesiąc. No i tutaj przepisy mówią jednoznacznie, tak? W przypadku umowy na okres próbny zawartej na 3 miesiące, mimo że możemy ją tutaj wydłużyć, wynosi 2 tygodnie i w zakresie okresów wypowiedzeń nowelizacja nie wprowadza żadnych zmian. I w związku z tym należałoby przyjąć, że w przypadku umowy zawartej na okres próbny zawartej na 3 miesiące, okres wypowiedzenia wynosi właśnie 2 tygodnie, nawet w przypadku przedłużenia tej umowy o czas usprawiedliwionej nieobecności. Nowelizacja wprowadza nowe uprawnienia dla osób zatrudnionych na okres próbny. Jeżeli pracownik uważa, że przyczyną wypowiedzenia takiej umowy było na przykład jego jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą lub na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy z innym podmiotem, czy też wystąpienie do pracodawcy o udzielenie mu informacji dotyczących warunków zatrudnienia tego pracownika w trakcie okresu próbnego, czy też skorzystanie z prawa do zwrotu kosztów szkolenia i wliczenia do tego szkolenia do czasu pracy, taki pracownik może zawnioskować do pracodawcy o wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. I takie samo uprawnienie przysługuje pracownikowi w sytuacji zastosowania przez pracodawcę działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę. Musimy o tym pamiętać, że pracownik, również ten zatrudniony na okres próbny, ma 7 dni na złożenie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Powiemy sobie
później o tym, co oznacza tak naprawdę ta forma elektroniczna i czy ona naprawdę wymaga podpisu kwalifikowanego. W ciągu 7 dni od dnia złożenia przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem albo zastosowania działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy. I tutaj pracodawca będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na wniosek pracownika. I tutaj przykład. Pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę na okres próbny i ta umowa dobiega końca. Pracodawca informował pracownika, że jest zadowolony z jego pracy i chce kontynuować z nim zatrudnienie na czas określony. Pracownik zawnioskował o zwrot kosztów szkolenia, w którym wziął udział w związku z tym, że pracodawca go skierował na to szkolenie. Po upływie terminu końcowego, znaczy po zakończeniu umowy na okres próbny, pracodawca nie zaproponował jednak pracownikowi zawarcia umowy na czas określony. I pracownik tutaj miał prawo zawnioskować do pracodawcy o wskazanie przyczyny, dla której pracodawca nie zdecydował się na kontynuowanie zatrudnienia i pracodawca ma 7 dni na udzielenie informacji. A w przypadku naruszenia przez pracodawcę właśnie tego przepisu, pracownik ma prawo do odszkodowania z tytułu naruszenia przez pracodawcę przepisów prawa pracy w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Także tutaj tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pracowników i nowe uprawnienia tych pracowników zatrudnionych na okres próbny. Dzień dobry, witam osoby dołączające do webinaru i przechodzimy dalej. Jakie obowiązki ciążą po stronie pracodawcy względem umów na czas określony? Znowelizowany został artykuł 30, paragraf 4 Kodeksu Pracy, który w nowym brzmieniu nakłada na pracodawcę obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony, jak wiemy, lub zawartej na czas nieokreślonej i wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli w taki sposób umowa ma być rozwiązana. I uwaga, otwiera to drogę pracownikom do kwestionowania zasadności wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Natomiast kolejnym obowiązkiem jest oczywiście też obowiązek zawiadomienia na piśmie organizacji związkowej, która reprezentuje pracownika, o zamiarze wypowiedzenia umowy, nie tak jak do momentu nowelizacji przepisów umowy zawartej na czas nieokreślony, ale również tej zawartej na czas określony. No i zmodyfikowano również brzmienie przepisów dotyczących uprawnień pracowników w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. I przede wszystkim w artykule 45, paragraf 1 Kodeksu Pracy zrównano katalog roszczeń, które przysługują pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony z tytułu właśnie tego nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy prawa pracy wypowiedzenia umowy o pracę. Co ważne, pracownikowi, niezależnie od zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony czy nieokreślony, w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje roszczenie o orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach oraz o odszkodowaniu. I celem tych zmian jest przede wszystkim zrównanie sytuacji pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony i na czas nieokreślony. I tutaj mam bardzo ciekawe pytanie, bo pracownikowi w dniu akurat 30 kwietnia, zatem już po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, rozwiązuje się umowa o pracę zawarta na czas określony, uwaga, z upływem czasu, na który była zawarta. Czy w takim przypadku należy wręczyć pracownikowi pisemne uzasadnienie
dotyczące braku kontynuowania stosunku pracy. I od razu odpowiadam, w przypadku umowy na okres próbny, umowy na czas określony, która rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta, nie ma obowiązku wskazywania pisemnego uzasadnienia. A nie wiem, czy się Państwo zastanawialiście, na jakich zasadach pracodawca może rozwiązać umowę zawartą na zastępstwo. Czy jeżeli pracodawca będzie chciał wcześniej rozwiązać umowę na zastępstwo, to w przypadku wypowiedzenia takiej umowy, czy również trzeba będzie wskazywać przyczynę wypowiedzenia? No bo co do zasady, okres trwania umowy na zastępstwo odpowiada okresowi planowanej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika. I zawierając umowę na zastępstwo, strony określają jej termin końcowy w różny sposób, na przykład poprzez wskazanie konkretnej daty powrotu do pracy zastępowanego pracownika albo przyjęcie, że umowa rozwiąże się z chwilą zakończenia nieobecności zastępowanego pracownika. Umowa na zastępstwo w związku z tym rozwiązuje się z ostatnim dniem nieobecności w pracy zastępowanego pracownika i z kolei zgodnie właśnie z przepisem artykułu 34 paragraf 4 Kodeksu Pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony i na czas nieokreślony oczywiście pracodawca wskazuje przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie tej umowy, natomiast przepis ten nie wyłącza obowiązku stosowania tej zasady w stosunku do umów zawartych na zastępstwo, więc jeśli rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta, to nie ma konieczności uzasadniania niekontynuowania stosunku pracy, natomiast jeżeli pracodawca będzie chciał wypowiedzieć taką umowę, oczywiście może to zrobić na podstawie obowiązujących przepisów i tutaj również będzie miał obowiązek wtedy uzasadnić przyczynę wypowiedzenia tej umowy. A czy po zakończeniu umowy na czas określony można zawrzeć umowę na okres próbny na innym stanowisku? Mając na uwadze cel, jakiemu ma służyć umowa na okres próbny, co do zasady pracodawca może zawrzeć jedną umowę na okres próbny. Oczywiście w myśl znowelizowanych przepisów zawarcie kolejnej umowy na okres próbny jest możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy innego rodzaju. Zatem z tego pytania wynika, że pracownik nie miał do tej pory zawartej umowy na okres próbny, a ma być zatrudniona jednak na innym stanowisku pracy niż dotychczas. Zatem w związku z tym nie ma przeszkód, aby po zakończeniu umowy na czas określony pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na okres próbny, w związku z tym, że ma wykonywać pracę na innym stanowisku. Także takie ciekawostki pojawiają się w naszej rzeczywistości pracowniczej. Czy w umowie na okres próbny musi być zapis o zamiarze zawarcia umowy na czas określony? Tak, jeśli umowa na okres próbny ma być zawarta na okres miesiąca lub 2 miesięcy. Jeżeli na 3 miesiące, to nie ma takiej konieczności. I tutaj w czacie pojawi się, albo już się pojawił link do umowy o pracę, którą do wzoru w zasadzie umowy o pracę, takiej uniwersalnej umowy o pracę, mam na myśli to, że można ją spożytkować w przypadku zawierania nie tylko umowy na okres próbny, ale również na czas określony czy nieokreślony, ale do wzorów dokumentów jeszcze dojdziemy. Przejdę teraz do treści umowy o pracę i po zakończeniu tych informacji na temat wybranych elementów treści umowy o pracę zaproszę mojego gościa specjalnego. Zatem przechodząc do rzeczy, bo tego materiału jest naprawdę dużo, jak wiemy, w treści umowy o pracę wyraźnie już teraz dzień rozpoczęcia pracy
został doprecyzowany, czyli to właśnie ten dzień wskazany jako dzień rozpoczęcia pracy jest dniem, który wskazuje moment rozpoczęcia stosunku prawnego, jakim jest stosunek pracy, zawarty na podstawie kodeksu pracy, od momentu, którego pracownik jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, zostaje naliczany staż pracy pracownika i tutaj jest konieczne wskazanie konkretnej daty kalendarzowej. W związku z tym zmieniono właśnie treść artykułu 26 kodeksu pracy, zgodnie z którym stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym jako dzień rozpoczęcia pracy. Natomiast w związku z tym, że należy wskazywać dodatkowe informacje i elementy w przypadku zawierania umowy na okres próbny, no to tutaj też treść tej umowy o pracę zostaje rozszerzona o te informacje, czyli czas jej trwania lub dzień zakończenia, a gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o przedłużeniu umowy, czy to o czas urlopu, czy również ze względu na rodzaj wykonywanej pracy. I tutaj też pojawiają się pytania natury praktycznej, jakie rodzaje pracy uzasadniają wydłużenie umowy na okres próbny. I od razu podpowiadam, że warto to uregulować przepisami wewnątrz zakładowymi, żeby nie było wątpliwości. I tutaj w zasadzie ustawodawca daje swobodę pracodawcy do określenia rodzaju pracy, które ewentualnie z jego punktu widzenia uzasadnia zawarcie dłuższego okresu próbnego. Jeśli chodzi o miejsce wykonywania pracy, to jest bardzo ważny element umowy o pracę, ale pamiętajmy, że w związku ze znowelizowanymi przepisami wskazujemy nie tylko miejsce, ale też potencjalnie miejsca wykonywania pracy. I mówię o tym, bo od momentu wejścia w życie tych przepisów regulujących pracę zdalną, bardzo ważny jest tryb uzgodnienia miejsca pracy. I praca zdalna przecież może być wykonywana z różnych miejsc, o których każdorazowo pracownik informuje pracodawcę. Zatem tryb uzgodnienia miejsca pracy ma bardzo istotne znaczenie w przypadku pracy pracownika chociażby z zagranicy, który niejednokrotnie może skutkować zmianami dla pracodawcy w zakresie obowiązków płatnika co do podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, więc tutaj zwracajmy uwagę na miejsce lub miejsca wykonywania pracy. No i pojawiło się pytanie, czy benefity pozapłacowe powinny być wymienione w umowie o pracę po tym, jak zostaną wprowadzone do zakładu pracy no w jakimś terminie późniejszym, no bo zgodnie z informacją zawartą w kodeksie pracy, w umowie o pracę wskazujemy wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia i akurat benefity pozapłacowe nie muszą, chociaż mogą być wymienione w umowie o pracę. I zgodnie też z artykułem 77 prim. Kodeksu pracy, warunki wynagradzania za pracę i przyznania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy. I w przypadku braku układu zbiorowego pracy oczywiście warunki te pracodawca może określić w regulaminie wynagradzania, a jeżeli taki regulamin nie obowiązuje, no to taką informację przekazuje się w sposób zwyczajowo przyjęty u pracodawcy. To tyle chciałam powiedzieć na temat umowy o pracę. Tak jak wspomniałam, wzór do pobrania umowy o pracę znajduje się na blogu i link już się tutaj prawdopodobnie pojawił w czacie. I idealnie 19:30 to jest ten czas, żeby zaprosić gościa. Gościem webinaru jest dzisiaj Leszek Zieliński, związany z branżą zatrudnienia od ponad 20 lat. Leszek jest ekspertem rynku pracy, doradcą, partnerem biznesowym największych renomowanych pracodawców korzystających ze współpracy z agencjami zatrudnienia. Jest również prekursorem wdrażania nowych technologii w branży HR i zatrudniania, nawet uczestnikiem prac Rady Dialogu Społecznego w ramach nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. No i z moim gościem porozmawiam właśnie na temat pracy tymczasowej i tego, czy nowelizacja
jakkolwiek wpływa na obowiązki agencji pracy, a być może pracodawców, użytkowników względem pracowników tymczasowych. Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry, albo może bardziej dobry wieczór. A w zasadzie dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że jestem dobrze słyszany, tak? Bardzo dobrze, ja przynajmniej słyszę. Poprosimy o potwierdzenie. Już za moment pojawi się również w czacie link do LinkedIna Leszka, jeżeli chcielibyście Państwo się zapoznać tutaj z doświadczeniem Leszka. I dla Leszka mam dzisiaj, o słychać, dzięki Aniu, tylko zniknął mi obraz Leszku na chwilę, o, ale wróciłeś. Mam tutaj coś problem. Mam bardzo konkretne pytania dzisiaj dla Leszka i od razu też będę wdzięczna za informację, czy uczestnicy tutaj spotkania mają, powiedzmy tak kolokwialnie, do czynienia z pracą tymczasową. Być może pracujecie Państwo czy w agencji pracy zatrudnienia, być może jesteście pracodawcą, użytkownikiem, korzystacie z pracowników tymczasowych, to jeśli tak, to będę wdzięczna za informację krótką tak. I nie zapomnimy o prezencie, ale to po tych wszystkich pytaniach, które zadam Leszkowi. I teraz bardzo konkretnie przechodzimy do rzeczy. Czy agencja pracy tymczasowej, Leszku, może nawiązać z pracownikiem tymczasowym umowę na okres próbny? Bo dzisiaj dużo mówiłam już o umowie na okres próbny. I czy osobę, która pracowała jako pracownik tymczasowy, można zatrudnić w tej samej firmie na okres próbny na tym samym stanowisku? To są pytania. Dzięki za to pytanie. Jeżeli chodzi o agencję pracy tymczasowej, no to tak jak Państwo wiecie, reguluje tutaj to, albo przynajmniej część z Państwa wie, regulują to określone przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników tymczasowych, które w Polsce obowiązują już 20 lat z dwoma nowelizacjami takimi większymi. I teraz odnosząc się do samego pytania, nie przewiduje się możliwości, czy tutaj nie ma fizycznej możliwości zatrudnienia pracownika tymczasowego na okres próbny. Umowa zawierana z pracownikiem tymczasowym, umowa kodeksowa, bo też stosuje się w stosunku do pracowników tymczasowych umowy cywilnoprawne, ale tutaj rozmawiamy w kontekście nowelizacji kodeksu pracy, tej nowelizacji z 26 kwietnia. Na ile ona wpłynie na również ustawę o pracy tymczasowej, to w przypadku pracowników tymczasowych umowa zawierana jest na określony czas, tak? I tym maksymalnym terminem, który jest możliwy, jest 18 miesięcy, jest to limit tak potocznie zwany 18/36, czyli okres, w którym agencja pracy może zatrudnić tutaj bez ograniczenia ilości wystawionych umów na czas określony tego pracownika tymczasowego i skierować go do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Tak? I to, co również zaproponowała nowelizacja ustawy z 26 kwietnia, w pewnym sensie tutaj no, w jakimś stopniu dla pracodawców, którzy nie korzystają z pracy tymczasowej, może stać się nowym wyzwaniem. Słyszałem, że Donata wspomniała o tym ryzyku związanym z uzasadnieniem wypowiedzenia, które w konsekwencji, tak jak tutaj pewnie się Państwo zgodzicie, stanie się pewną furtką do tego, żeby takie sytuacje kwestionować, czyli podważać uzasadnienie tego wypowiedzenia. W pracy tymczasowej, która jest regulowana bardzo, bardzo podobnie przepisami kodeksu pracy tej w ramach ustawy o pracy tymczasowej, takiej sytuacji nie mamy, co pewnie może w jakimś stopniu też wpływać w przyszłości na większą popularność tej formy. Nie wiem, to słowo jest niewłaściwe, może nie testowania, a korzystania z pracy pracowników tymczasowych w tym okresie, kiedy pracodawcy chcą się przekonać co do uzasadnienia współpracy z danym kandydatem, ograniczając ryzyko właśnie związane z potencjalnym zakwestionowaniem tego uzasadnienia wypowiedzenia. Szczoleczko, to tak troszkę zbiorę to w całość, bo poruszyłeś temat i umowę na okres próbny i na czas określony. Zatem
Agencja pracy tymczasowej nie może nawiązać z pracownikiem tymczasowej umowy na okres próbny, ponieważ podstawą nawiązania stosunku pracy między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym jest wyłącznie umowa na czas określony. Było jeszcze pytanie, czy osobę, która pracowała jako pracownik tymczasowy, można zatrudnić w tej samej firmie na okres próbny. Jak najbardziej można podpisać taką umowę na okres próbny, bo tutaj już to zatrudnienie, jeśli na podstawie umowy o pracę jest nawiązywane, no to stosujemy po prostu inne przepisy, tak? Przepisy kodeksu pracy, a nie o zatrudnianiu Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest inny pracodawca i to jest chyba kluczowa sytuacja, to znaczy ten stosunek prawny związany z zatrudnieniem, formalnym pracodawcą jest agencja pracy, co jest bez związku z tym, że gdy przykładowo ten okres 18 miesięcy upłynie albo w okresie wcześniejszym, bo to też jest możliwe, pracodawca korzystający z pracy pracownika tymczasowego zatrudnionego przez agencję podejmie decyzję, że chciałby tego pracownika zatrudnić u siebie, stosuje te wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów od samego początku, bez jakby żadnej kontynuacji faktu tego, że ten pracownik świadczył tą pracę przez agencję na jego rzecz w okresie wcześniejszym. To istotne i myślę, że może jeszcze warto dodać tą kwestię a propos wypowiedzenia, w kontekście tego wypowiedzenia, bo te umowy na okres, na określony czas też mają pewien przywilej, który z jednej strony może być korzyścią, z drugiej strony może być pewnym ograniczeniem dla korzystania z takiej pracy, to że jeżeli taka umowa jest zawierana z pracownikiem do 2 tygodni, to ten okres wypowiedzenia jest 3-dniowy, a jeżeli jest powyżej 2 tygodni, jest 7-dniowy, bez względu na to, która to jest umowa w tym okresie świadczenia pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, czyli maksymalnym 18-miesięcznym. No właśnie, więc tutaj odpowiedziałeś na kolejne moje pytanie, więc tylko powtórzę, że w przypadku umów zawartych na czas określony, w przypadku pracowników tymczasowych nie ma konieczności wskazywania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy i tutaj właśnie jest dobry argument za zatrudnianiem pracowników tymczasowych, bo wcale to nie jest takie straszne, ale mamy jeszcze kolejne pytania właśnie w związku ze znowelizowanymi przepisami kodeksu pracy, ale nie tylko, bo mamy zmiany w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej i w prowadzeniu tej dokumentacji pojawia się nowa część E, zakładka do akt osobowych, która również do pobrania znajduje się na blogu. I mam pytanie, czy Agencja Pracy Tymczasowej powinna w ogóle prowadzić akta osobowe pracowników? Tak, jak najbardziej. W zakresie przepisów nieuregulowanych ustawą o stosunku pracowników tymczasowych stosujemy te przepisy kodeksu pracy. Natomiast z tymi właśnie wyjątkami, o których trochę wspomnieliśmy, z uwagi na charakter stosunku trójstronnego między pracodawcą, użytkownikiem, agencją pracy i samym pracownikiem tymczasowym. Natomiast w stosunku do samego pracownika ta część znowelizowana dotycząca akt osobowych jak najbardziej ma zastosowanie i Agencja Pracy jako formalny pracodawca, czyli faktycznie pracodawca, który zatrudnia tego pracownika, winna stosować się do tych przepisów, czyli no jakby tworzyć tą część akt osobowych, tą nową część akt osobowych, tą część E. Część E, dokładnie. A powiedz mi, jeśli rozmawiamy tutaj teraz o dokumentacji pracowniczej, no to świadectwo pracy oczywiście też jest dokumentem pracowniczym jakże ważnym. Czy pracodawca, który nie jest agencją pracy tymczasowej, no musi jakby stosować wzór świadectwa pracy określony przepisami rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy? Ten wzór z 2017, który wprowadził konieczność wskazania, czy pracownik wykonywał pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. Powiedz, jak to wygląda? Znaczy to prawda, że właśnie w związku z tą nowelizacją, którą mieliśmy, która miała miejsce właśnie i wchodziła w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku, której główną zmianą był ten okres liczenia tego limitu, o którym wspomniałem, 18/36 po stronie pracodawcy użytkownika, a nie po stronie agencji pracy. Wtedy ustawodawca również zmienił wzór tego świadectwa pracy, a wynikało to z faktu, że jakby w świadectwie pracy dodatkowo agencje pracy
mają obowiązek wskazać ten okres pracy na rzecz tego pracodawcy użytkownika, aby kolejny pracodawca, który na przykład byłby agencją i chciałby skierować tego pracownika do pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika, tą wiedzę posiadał, aby nie przekroczyć tego limitu, żeby w ten sposób trochę chronić tą sytuację skierowania do pracy powyżej tego limitu. Oczywiście niezależnie pracodawca użytkownik taki limit powinien po swojej stronie monitorować i mierzyć, ale to też może różnie wyglądać. Stąd się wziął ta przestrzeń na uzupełnienie czy wskazanie tej informacji. Natomiast ciekawostką jest fakt, że mamy nowelizację z 26 kwietnia, ale nie mamy nowelizacji wzoru świadectwa pracy. Tak troszeczkę dopowiadając, zapewne za chwilę zapytam Donaty, czy to się ze mną zgodzi. Brakuje w tym wzorze świadectwa pracy po znowelizowanej ustawie miejsca na to, żeby wpisać dodatkowy 5 dni urlopu opiekuńczego, który jest w skali roku przez pracodawcę, pracownikowi przyznawany na rzecz pracodawców i w momencie, gdyby pracodawca zmienił, pracownik zmienił pracodawcę, to w konsekwencji ten drugi pracodawca powinien taką informację otrzymać, jak i na przykład urlop na tak zwaną siłę wyższą, którego również nie wiemy, gdzie powinniśmy wpisać, aby poinformować na przykład kolejnego pracodawcę, naszego pracownika, z którym kończymy współpracę, o tym fakcie, że taki pracownik z takiego uprawnienia skorzystał. Czy dobrze tutaj, tak powiem, nawiązałem do tego kwestii wzoru świadectwa, wydaje mi się, że jest dokładnie to tak. Oczywista. Tak, dużo pytań pojawia się w tym zakresie, jeszcze będę o tym mówiła, natomiast o ile doczekaliśmy się z 9 maja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej w kontekście tego, gdzie mamy przechowywać chociażby właśnie wniosek o urlop opiekuńczy, no to nie został zaktualizowany, znowelizowany bardziej właśnie wzór świadectwa pracy w tym kontekście, a przecież na logikę, skoro mamy do czynienia z uprawnieniem limitowanym w skali roku kalendarzowego, no to w przypadku zmiany pracodawcy kolejny pracodawca powinien taką informację uzyskać. Natomiast jeszcze nawiążę do tego, że ustawodawca akurat bardzo słusznie postąpił, wprowadzając do świadectwa pracy, do wzoru świadectwa pracy informacje o pracodawcy użytkownikowi. Natomiast też pojawiają się pytanie, co należy zrobić, gdy nie jesteśmy agencją pracy tymczasowej i niektórzy pracodawcy, a w zasadzie specjaliści, którzy zajmują się tą dokumentacją, usuwali ten punkt, w którym taka informacja powinna być zawarta i od razu mówię, że nie modyfikujemy wzoru świadectwa pracy. Jeżeli któryś punkt nas nie dotyczy, to taką informację wskazujemy, że nas nie dotyczy. Ale wiesz co, Leszku, korzystając z okazji, że jesteś tutaj z nami, to chciałabym jeszcze zapytać może już nie bezpośrednio o znowelizowane przepisy kodeksu pracy i ich wpływ na pracę tymczasową, ale wiesz, pojawia się dużo wątpliwości, jak obliczyć wymiar urlopu pracownika tymczasowego, który w tym samym, w zasadzie, który w jednym roku był zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej, a potem zaczyna wykonywać pracę na rzecz tradycyjnego, nazwijmy to, pracodawcy. I jak to wygląda w ogóle z urlopami, jeśli chodzi o pracowników tymczasowych? Jeżeli chodzi o pracowników tymczasowych, to uprawnienie wynikające z ustawy jest dość precyzyjnie regulowane i ono w artykule 17 opisuje, artykule 17 ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych opisuje tą sytuację. To znaczy pracownik tymczasowy nabywa dwa dni, prawa do dwóch dni urlopu w momencie, gdy pozostaje do dyspozycji dla rzecz pracodawcy użytkownika w wymiarze 30 dni. Tak? I jak Państwo zwrócicie uwagę na przepisy dotyczące urlopów w kodeksie pracy, no to one są w dużej mierze jakby bazowo uzależnione od stażu pracy. Mamy ten wymiar 20 dni i 26 dni. W związku z tym ta sytuacja jest taką sytuacją, można powiedzieć, trochę odrębną, to znaczy jakby
to uprawnienie dotyczy tych pracowników i tam nie ma żadnej mowy o stażu pracy, o tym, ile dana osoba wcześniej pracowała. I również w konsekwencji tego przepisu i tego, w jaki sposób to jest liczone, nie ma mowy również o tym, że jakiś urlop przechodzi między pracodawcami, czyli jeżeli ktoś wykorzystał urlop u jednego pracodawcy, załóżmy, że pracował u pracodawcy, później skończył pracę u tego pracodawcy i przeszedł do agencji pracy, to agencje pracy jakby ten fakt wykorzystania bądź niewykorzystania urlopu, rozliczenia czy prawa do tego, że ten urlop w jakimś stopniu miałby być przekazany, nie interesuje. Takiej sytuacji nie ma. I również w drugą stronę, to znaczy, kiedy agencja pracy kończy współpracę z danym pracownikiem, a ten urlop jest po prostu niewykorzystany fizycznie, to następuje jego po prostu rozliczenie, wypłacenie ekwiwalentu za zaległy urlop, który pracownik nabył. W związku z tym jakby temat urlopów pracowników tymczasowych są wyłącznie w kompetencji tego mechanizmu i modelu ustawy o pracownikach tymczasowych i w ten sposób regulowane i nie są wiązane z faktem przechodzenia tych uprawnień między pracodawcami. No świetnie to wyjaśniłeś, powiem szczerze. To powiedz, czy w takim razie właśnie taki sam mechanizm ma zastosowanie do wyliczania, do okresu zatrudnienia u głównego pracodawcy, a w zasadzie u tego pracodawcy, na podstawie, z którym zawierana jest umowa kodeksowa, kodeksu pracy, czy do tego okresu pracy nie wliczamy właśnie zatrudnienia na podstawie pracy tymczasowej. Mamy jakby, musimy tutaj oddzielić kwestię przepisów regulujących pracę kodeksową i pracę dotyczącą zatrudniania pracowników tymczasowych, bo jak wiemy, zgodnie z kodeksem pracy mamy te limity 3,33 na czas określony, prawda? Czyli tak, to już w pewnym sensie trochę wcześniej o tym wspomnieliśmy a propos tego okresu próbnego. Czyli sytuacja jest analogiczna do tego urlopu, czyli fakt, że pracownik tymczasowy pracował przez agencję pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika w tym limicie 18 miesięcy i dostał tam w tym okresie, na przykład otrzymał, nie wiem, 18 umów miesięcznych, w żaden sposób nie wpływa na fakt, że gdyby ten pracodawca, który z pracy tego pracownika korzystał w tym okresie 18 miesięcy, podjął decyzję, że chciałby teraz go zatrudnić u siebie po prostu, to tak naprawdę ten limit 33 miesięcy umów terminowych dalej będzie mu przysługiwał. I często właśnie pracodawcy w ten sposób dbają o jakąś kwestię elastyczności współpracy, w zależności od tego, jakie to są warunki oczywiście biznesowe i organizacyjne dla danego pracodawcy, po to, żeby w jakimś stopniu uelastycznić zatrudnienie, a w związku z tą nowelizacją pewnie może to też być taka sytuacja, że to uzasadnienie wypowiedzenia, no tak jak wspomnieliśmy, może być pewnym ryzykiem, w związku z tym może ta forma pracy tymczasowej być też dla Państwa jakąś alternatywą bezpiecznego i elastycznego zatrudnienia pracowników i rozpoczynania współpracy z osobami, które rekrutujecie do swoich przedsiębiorstw. Mam do Ciebie jeszcze dwa ostatnie pytania, bo jeszcze dosyć często otrzymuję pytania, jak to jest z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej, właśnie jeśli chodzi o tę dokumentację dotyczącą pracowników tymczasowych. Czy pracodawca użytkownik ma obowiązek ją przechowywać, przez jaki czas, a po tym upływie tego okresu 10-letniego wskazanego przepisami kodeksu pracy przekazać ją pracownikowi tymczasowemu, a jeśli się po nią nie zjawi, to ją zniszczyć? Jak to jest z tym przepisem w kontekście pracy tymczasowej? Znaczy tutaj znowu wracamy do jakby tych ról, czyli formalnym pracodawcą jest agencja pracy i to ona ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą tego pracownika, na rzecz który pracował na rzecz danego pracodawcy i to jest jakby obligatoryjne. A nie natomiast, pracodawca użytkownik, tak? Zaznaczmy. Nie pracodawca użytkownik, tyle tylko, że trzeba
pewne może zastrzeżenie małe zrobić, dlatego że z ustawy też wynika pewne uprawnienie albo obowiązek, na przykład dotyczące szkoleń BHP, dotyczące szkoleń BHP na przykład stanowiskowych, które są realizowane przez pracodawcę użytkownika. I z praktyki odbywa się to tak, że rynkowego praktyki działania tych podmiotów, że to szkolenie wykonuje pracodawca użytkownik i udostępnia potwierdzenie odbycia takiego szkolenia pracodawcy, czyli agencji pracy w tym przypadku, aby ta teczka była kompletna. Natomiast oczywiście pozostawia sobie kopię takiego dokumentu z reguły na siebie również. No i później po tym okresie, czy tutaj to mówimy o 10-letnim, śmiem wątpić, ale prawdopodobnie może tak też być. Natomiast ten dokument w momencie zakończenia współpracy z danym pracownikiem, a później może w konsekwencji również współpracy z danym pracodawcą, czyli agencją pracy, jest po prostu niszczony. Czyli reasumując, dokumenty pracownicze są pozostawiane po stronie pracodawcy użytkownika, przy agencji pracy, natomiast po stronie pracodawcy użytkownika jeszcze jest jeden element istotny, który też w tym rozgraniczeniu ma znaczenie, to znaczy ewidencja czasu pracy. Przy nowelizacji ustawy z 1 stycznia 2017 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdzie między innymi pojawiła się kwestia umów cywilnoprawnych, również zostały te kompetencje wskazane, to znaczy pracodawca użytkownik ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy i przekazania tej informacji agencji pracy, na podstawie której to agencja pracy dokona właściwego naliczenia wynagrodzenia. Oczywiście też pośrednio również ta ewidencja często służy rozliczeniu między agencją pracy a pracodawcą, który korzysta z pracy pracowników tymczasowych. I tu również podobna jest sytuacja, że jakaś element kopii wynikającej z wymogu ustawowego pozostaje po stronie pracodawcy użytkownika, ale ta istotna część w sensie podstawy do naliczenia wynagrodzenia, czyli ewidencja przekazana pracodawcy, czyli agencji pracy, służy jakby do naliczenia wynagrodzenia, właściwego naliczenia i terminowego naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia za pracę świadczoną przez pracowników tymczasowych, no bo trzeba pamiętać, że również agencja pracy, co wydaje się być oczywiste, ale może warto powiedzieć, wypłaca to wynagrodzenie pracownikom tymczasowym. Staleszku, bardzo się cieszę, że dołączyłeś do dzisiejszego spotkania z tego względu, że doskonale wiem, znaczy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że coraz rośnie zapotrzebowanie na elastyczność w zatrudnieniu i właśnie praca tymczasowa okazuje się jednym z wielu, może nie, przepraszam, wcale nie z wielu, ale bardzo dobrą odpowiedzią na tą potrzebę elastyczności, więc temat coraz, myślę, ciekawszy dla większego grona odbiorców. Mówię o tym dlatego, że jeżeli pojawią się jakieś pytania w zakresie pracy tymczasowej, to ja odsyłam do kontaktu z Leszkiem, ale dam Ci teraz głos i powiedz, gdzie można Cię znaleźć, ale też powiedz proszę, jaki prezent przygotowaliśmy dla uczestników webinaru. Tak, mamy dla Państwa e-book do pobrania. Link do tego e-booku zaraz się pojawi też na czacie. W związku z tym, jeśli Państwo chcecie troszeczkę może bardziej też dodatkowo zgłębić kwestię elastyczności w zatrudnieniu, to zapraszamy do tego, aby tego e-booka sobie pobrać i trochę jakby z jego treścią, ale założeniami, o których tam piszemy, no przeanalizować, czy przestudiować pod kątem własnych wyzwań, czy biznesowych, czy organizacyjnych, ale też jakby korzystając z okazji już trochę do przodu, też mam nadzieję, że tutaj przy udziale Donaty będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać o elastyczności, bo takie też tutaj plany, że Państwem się spotkamy po raz kolejny i będziemy mieć o elastyczności będą. I pewnie informacja na ten temat ze strony Donaty w przyszłości się pojawi. Także ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję i za możliwość bycia tutaj dzisiaj z Państwem i za zaproszenie. Także dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi specjalnemu. Oczywiście wszystkie linki pojawiają się na bieżąco w czacie. Dzięki, Leszek.
Tak, dzięki. Mamy e-book, jak najbardziej zachęcam do pobierania i wszystkie informacje na temat kolejnych wydarzeń, podczas których będziemy mieli okazję się spotkać. Oczywiście będę o tym informować w social mediach, na blogu i poprzez adres e-mail, który zostawiliście Państwo przy rejestracji. A teraz wrócimy do naszej nowelizacji przepisów i powiem od razu, że warto sięgnąć po kawę, herbatę, może coś do jedzenia, ponieważ mamy jeszcze sporo do omówienia, natomiast nie przedłużając i przechodząc do konkretów, jeśli chodzi o informacje o warunkach zatrudnienia, to chciałabym powiedzieć o najważniejszych kwestiach, czyli takich, co się zmieniło. Pamiętajmy, że tą informację pracodawca ma obowiązek przekazać najpóźniej w terminie 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy, a nie zawarcia umowy o pracę. Zatem pojawiają się wątpliwości, co rozumieć przez dopuszczenie do pracy. I to wcale nie musi być dzień rozpoczęcia pracy, ale dopuszczeniem jest faktyczne, fizyczne rozpoczęcie wykonywania pracy zgodnie z harmonogramem, rozkładem pracy, w zasadzie grafikiem, tak, pracownika. A w przypadku pracowników zatrudnionych w trakcie, w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy, no to pracodawca ma obowiązek przekazania aktualnej informacji tylko na wniosek pracownika. I co musimy umieścić w tej informacji? O niektórych aspektach chcę powiedzieć, bo pojawia się informacja o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy i dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy. Ważne jest to, że pracodawca może przekazać te informacje wcześniej przed dopuszczeniem go do pracy, ale najpóźniej w terminie 7 dni od dopuszczenia. Natomiast jeśli chodzi o normę i wymiar czasu pracy, to przepis ten może stwarzać problemy w zastosowaniu go w praktyce. Niemniej wzór takiej informacji oczywiście znajduje się na blogu i link pojawi się w czacie. Natomiast w nauce prawa pracy, co ciekawe, pojęcie normy i wymiaru czasu pracy nie są jednolicie pojmowane. I czasami stosuje się te określenia zamiennie, ale nie powinno tak być, bo najczęściej za normę czasu pracy uznaje się maksymalną liczbę godzin, jaką pracownik może przepracować zgodnie z przepisami prawa pracy. Natomiast wymiar czasu pracy to tak naprawdę konkretna liczba godzin do przepracowania w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym, definiowania jako długość czasu, jaką pracownik zobowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w każdej dobie oraz tygodniu. Zatem pracodawca informuje pracownika o liczbie godzin pracy w dobie oraz w tygodniu możliwych do zaplanowania w rozkładzie czasu pracy. I ma to znaczenie przede wszystkim w stosunku do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W ramach ciekawostki informuje, bo w informacji o warunkach zatrudnienia należy również wskazać informacje o przerwach w pracy. I nie wiem, czy Państwo wiecie, jeśli słuchaliście podcastu Kadry w pigułce dostępnego na Spotify, na YouTubie i na Apple Podcast, no to pewnie wiecie, że w dniu 8 czerwca 2022 roku strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego zawarła porozumienie na rzecz aktywnego starzenia się. I w tym porozumieniu partnerzy społeczni wspólnie uznali potrzebę wdrożenia rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się w Polsce, co miało obejmować, ma obejmować między innymi działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia. I w ramach tych działań, co ciekawe, partnerzy uznali potrzebę wprowadzenia w kodeksie pracy dodatkowej przerwy wliczanej do czasu pracy i w efekcie strony porozumienia wyraziły na to zgodę i do kodeksu pracy w kodeksie pracy pojawiły się kolejne przerwy od pracy. Ta druga przerwa i trzecia przerwa trwająca co najmniej 15 minut, więc może trwać więcej, wliczana do czasu pracy w zależności od dobowego wymiaru pracy pracownika. Na szczęście, jeśli chodzi o
mnogość tych informacji, które trzeba zawrzeć, informacji o warunkach zatrudnienia, można odsyłać do konkretnych przepisów prawa pracy. I to jest dobra wiadomość, natomiast faktycznie ta informacja o warunkach zatrudnienia no, zawiera szereg informacji. Ten dokument zaczął być dosyć, no, dosyć solidnym dokumentem. Chcę zwrócić uwagę jeszcze na to, że w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy należy wskazać również informacje na temat przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy. I jeżeli w umowie o pracę określono kilka miejsc wykonywania pracy, to pracodawca musi poinformować o zasadach przemieszczania się między nimi. Ponadto chcę powiedzieć o wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu płatnego, bo tutaj też pojawia się dużo pytań i wątpliwości, bo należy ten wymiar wskazać informacji o warunkach zatrudnienia, ale ustawodawca nie doprecyzowuje, o jaki urlop chodzi. No i przyjmuje się, że w takim razie o urlop przewidziany po prostu jako uprawnienie przewidziane przepisami kodeksu pracy, więc nie chodzi tylko o urlop wypoczynkowy. Niektórzy twierdzą, że powinno się wskazać również prawo do urlopu bezpłatnego, ale to nie jest prawdą, ponieważ konieczne jest wykazanie płatnego urlopu. Zatem nie będziemy wykazywać tutaj uprawnienia do na przykład urlopu opiekuńczego, no bo jest to urlop bezpłatny. Do niego jeszcze też przejdziemy za chwilę. Także użycie stwierdzenia w szczególności płatnego urlopu, do którego pracownik nabywa prawo w związku z zatrudnieniem, no to tutaj mówimy o urlopie szkoleniowym, o urlopie wypoczynkowym, o urlopach związanych z macierzyństwem. I tutaj właśnie pojawia się pytanie, bo część ekspertów uważa, że nie nakazuje się pracodawcy podawania informacji o urlopach dla rodziców. Jednak tak został sformułowany przepis, że no, pracodawca powinien poinformować właśnie o co najmniej o kwestiach wskazanych w tym punkcie, więc należy uznać, że dopuszczalne jest, a w zasadzie dopuszczalne według mnie, konieczne wskazanie, rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia o dane dotyczące tych urlopów związanych z macierzyństwem. Więc bo wielu ekspertów wskazuje, że pod pojęciem płatnego urlopu należy rozumieć wszystkie urlopy powiązane z otrzymaniem świadczeń. Powiem jeszcze o tym, przypominam tylko oczywiście, że jeżeli pracodawca nie ustalił regulaminu pracy, no to ta informacja o warunkach zatrudnienia musi być jeszcze szersza i uzupełniona o termin, miejsce, czas, częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, porę nocną i przyjęty sposób udanego pracodawcy, sposób potwierdzania przez pracownika przybycia obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Jeśli następują zmiany w warunkach zatrudnienia, to również pracodawca ma obowiązek poinformować o tej zmianie niezwłocznie pracownika. I teraz tak, może również nastąpić zmiana adresu pracodawcy i tutaj w terminie, nie później niż w terminie 7 dni od zmiany adresu, o nowym adresie swojej siedziby lub nowym adresie zamieszkania pracodawca musi również poinformować pracowników i wzór takiej informacji również znajduje się na blogu. A w jaki sposób nowy katalog roszczeń może zaszkodzić pracodawcy? Bo przez to, że ten obowiązek informacyjny jest tak szeroki, a w zasadzie ten obowiązek został również ujęty w katalogu obowiązków pracodawcy względem pracowników, to jego rażące naruszenie stanowi również wykroczenie przeciwko prawom pracownika podlegające karze grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych. I na okres obowiązków informacyjnych pracodawcy ma nie tylko, no właśnie, ta rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia, ale również obowiązek informowania o i o czym. Do tej pory
miał obowiązek informowania o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony, na czas o wolnych miejscach pracy. Natomiast po nowelizacji ma również obowiązek informowania o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, o możliwości awansu i wolnych stanowiskach pracy. I taki wzór dokumentu również znajduje się na blogu kadryw.pl w zakładce do pobrania. Zmiana ta dedykowana jest przede wszystkim pracownikom korzystającym z urlopu związanego z rodzicielstwem, by po dobrowolnym zapoznaniu się z tymi informacjami mieli możliwość tak naprawdę uczestniczenia w procedurach awansu czy ubiegania się o wolne stanowiska pracy, przynajmniej takie były założenia dyrektywy. Pamiętajmy również, że dochodzenie przez pracownika udzielenia różnych informacji nie może być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy o pracę. No i właśnie, na czym polega taka nowa instytucja, która się pojawiła w przepisach kodeksu pracy, która polega na przygotowaniu do wypowiedzenia lub rozwiązania albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę. Za przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązanie bez wypowiedzenia można uznać na przykład zamieszczanie na portalu internetowym ogłoszenia o pracę na stanowisko zajmowane przez pracownika, a za działanie wywołujące skutek równoważny do rozwiązania umowy uznaje się na przykład niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony. I pomimo na przykład wcześniejszych sugestii pracownika, że zatrudnienie będzie kontynuowane i właśnie w taki sposób zostało to ujęte w uzasadnieniu do projektu ustawy. No i przykład, pracownik pozostaje w jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. Nie mają zastosowania do niego żadne szczególne przepisy ograniczające dodatkowe zatrudnienie. Nie podpisał również z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji. Pracodawca zamieścił na portalu internetowym ogłoszenie o pracę na stanowisku związanym z tym zajmowanym przez pracownika i rozpoczął poszukiwanie kandydata do pracy. I tutaj takie zachowanie pracodawcy może być uznane za przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązanie bez wypowiedzenia. Kolejne pytanie brzmi, wzory jakich dokumentów są potrzebne, jeśli jesteśmy pracownikami, którzy na przykład działów kadrowo-płacowych albo pracodawcą, który jest jakby odpowiedzialny, prawda, za prowadzenie tej dokumentacji. Mówię o tym po to, żeby tak zebrać informacje w jednym miejscu na temat tego, na co powinniśmy zwrócić uwagę i sprawdzić, czy mamy wzory takich dokumentów albo jakie mogą się okazać przydatne. Zatem wzory dokumentów to oczywiście upewnijmy się, że mamy zaktualizowany wzór umowy o pracę. Wprawdzie nie jest on wskazany żadnymi przepisami prawa pracy, niemniej ze względu na nowelizację dotyczącą właśnie chociażby umowy na okres próbny, to warto skorzystać z wzoru. I teraz tak, oczywiście link do tego wzoru umowy znajduje się w czacie naszym tutaj i mamy dwie możliwości, bo możemy mieć stworzony wzór umowy o pracę na czas nieokreślony i czas określony i odrębnie umowy na okres próbny. Ja przygotowałam taki wzór, w którym jakby mamy możliwość wykorzystania tego wzoru niezależnie od rodzaju zawartej umowy. Natomiast we wzorze odrębnym zawieranym na okres próbny faktycznie można taki zastosować, no bo ten zakres nowych informacji, o które należy rozszerzyć umowę o pracę, no jest znaczny, więc można w taki sposób postąpić. Aneks do umowy na okres próbny, o którym już mówiłam, czyli jeżeli chcemy przewidzieć możliwość wydłużenia okresu próbnego, a nie zostało to zawarte w pierwotnej umowie na okres próbny, to również można zastosować i wzór takiego dokumentu również jest do pobrania.
informacja o zmianie adresu pracodawcy, no to to mówiłam przed momentem, informacja o warunkach zatrudnienia, doskonale już o tym wiemy, ale również informacja o zmianie warunków zatrudnienia, informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej, więc tutaj też warto zainteresować się tym tematem, jeżeli pracodawca faktycznie w zakładzie pracy pracownicy mogą wykonywać pracę zdalną, ale pamiętamy też, że mamy nowe uprawnienie do okazjonalnej pracy zdalnej. Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika delegowanego to kolejny obowiązek informacyjny pracodawcy i rozszerzenie informacji właśnie w takim szczególnym przypadku pracownika delegowanego i ewentualna informacja o zmianie warunków zatrudnienia pracownika delegowanego. Wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia i uwaga, odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia. Wniosek pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy i informacja dla pracownika o uwzględnieniu wniosku o zastosowanie tej elastycznej organizacji albo o innym możliwym terminie jego zastosowania. Więc tutaj miejmy na uwadze to, że pracodawca na część wniosków musi odpowiedzieć pracownikowi, a także informacje dla pracownika o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy. Mało tego, powinniśmy mieć też wzór wniosku pracownika korzystającego z elastycznej organizacji pracy o powrót do poprzedniej organizacji pracy i informacje dla pracownika korzystającego z tej elastycznej organizacji pracy, wnioskującego o powrót do poprzedniej organizacji pracy o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy tego wniosku. Także robi się interesująco, mało tego, informacje dla pracownika o możliwym terminie powrotu do pracy. Oprócz tego oczywiście zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy, możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, awansu, wolnych stanowiskach pracy, taki wzór również pojawił się na blogu. Już prawie kończymy. Wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy albo zastosowanie działania mającego równoważny skutek, odpowiedź pracodawcy na taki wniosek pracownika, informacja o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy, wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej, również oczywiście urlop opiekuńczy, no i wnioski związane z rodzicielstwem w związku ze zmianami dotyczącymi tych uprawnień, no to wniosek, samodzielny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo części tego urlopu, oczywiście urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego na poczet ojca i informacje dla pracownika o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Czyli około 30, ponad 30 wzorów dokumentów. Oczywiście od razu uprzedzam, że nie trzeba mieć ich wszystkich gotowych w zakładzie pracy, natomiast miejmy na uwadze to, że mogą być potrzebne i trzeba będzie sprawdzić, należy sprawdzić, czy pracodawca nie ma przypadkiem obowiązku udzielenia odpowiedzi na konkretny wniosek. Troszkę przyspieszam, ponieważ zapowiedziałam godzinę 15, a jeszcze nie powiedzieliśmy o urlopie opiekuńczym. Co jest ważne, jeśli chodzi o urlop opiekuńczy, to pracodawca może odmówić udzielenia urlopu, na przykład wtedy, gdy pracownik wnioskuje o udzielenie tego urlopu ze względu na konieczność opieki, sprawowania opieki nad rodzeństwem. Może odmówić, ponieważ rodzeństwo nie zostało wymienione wśród członków rodziny, a z kolei z wniosku wynika, że czy siostra, czy brat nie zamieszkuje z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, więc możecie też, drodzy Państwo, spotkać się z taką sytuacją.
I uzasadnieniem dla skorzystania z urlopu opiekuńczego jest konieczność zapewnienia opieki lub wsparcia osobom określonym właśnie w tym przepisie ze względu na poważne względy medyczne. Zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu, nie jakiekolwiek względy medyczne. Chodzi tutaj o te poważne względy medyczne, tak? I tutaj w uzasadnieniu do projektu właśnie podkreślono, że wniosek nie wymaga wskazywania dokładnych informacji o stanie zdrowia członka rodziny, pracownika czy osoby z niej zamieszkującej, czy załączania, broń Boże, zaświadczenia lekarskiego w tym zakresie, no bo to prowadziłoby do znacznego obciążenia biurokratycznego, a przede wszystkim dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiłam, czyli wymienieniu tych różnych dokumentów, o których powinniśmy pamiętać, a przynajmniej mieć świadomość, że mogą być przydatne, no to nadmierne obciążenie jednak może wystąpić po stronie pracodawcy, w zasadzie osób sprawujących opiekę nad dokumentacją pracowniczą. Pamiętamy, że okres urlopu opiekuńczego ma charakter bezpłatny i taki osobnik, pracownik, który korzysta z tego urlopu, jest objęty szczególną ochroną stosunku pracy. Od momentu złożenia wniosku o udzielenie tego urlopu, czyli na dzień przed jego rozpoczęciem. To oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi w okresie ochronnym, no chyba że mamy do czynienia z ogłoszeniem upadłości lub likwidacji, albo oczywiście zachodzą okoliczności usprawiedliwiające, uzasadniające rozwiązanie umowy z winy pracownika. Tutaj, co jeszcze istotne, to, że do pracownika korzystającego z urlopu opiekuńczego mają również zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące powrotu do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem, a także przepisy o elastycznej organizacji pracy. I naruszenie przepisów o urlopie opiekuńczym stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i znowuż podlega karze grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych, uprzedzam pracodawców. Czy wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej czy urlopu opiekuńczego jest dla pracodawcy wiążący? Bo to tutaj możemy się często zastanawiać, jak to jest. Zgodnie z kodeksem pracy, jeśli chodzi o zwolnienie od pracy z tytułu siły wyższej, to tutaj ustawodawca wskazuje, że pracodawca jest obowiązany udzielić tego zwolnienia na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania tego zwolnienia. Zatem zakładamy, że jeżeli pracownik złożył wniosek w odpowiednim terminie, no to pracodawca musi go udzielić. Natomiast jeśli chodzi o urlop opiekuńczy, to udziela się, to jest inaczej sformułowane, tak? Czyli nie pracodawca jest obowiązany, a stwierdzenie brzmi: udziela się tego urlopu na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż na jeden dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. I zaraz powiem o właśnie tej kwestii elektronicznego składania wniosków. Zanim do tego przejdę, jeszcze chcę odpowiedzieć na jedno pytanie mojej czytelniczki w zasadzie. Czy po 26 kwietnia, korzystając z przynajmniej jednego dnia urlopu opiekuńczego, pracownik uzyska prawo do trzynastki nawet po przepracowaniu w jednostce budżetowej tylko na przykład 2 miesięcy w danym roku. I na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, tutaj akurat dla pracowników jednostek sfery budżetowej, w brzmieniu od wejścia w życie nowych przepisów, przepracowanie co najmniej 6 miesięcy, które warunkują nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego, nie jest wymagane w przypadku korzystania z urlopu opiekuńczego. Jest to urlop, który oczywiście przysługuje w ciągu roku w wymiarze 5 dni w konkretnym celu i wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zatem pracownik, który przez co najmniej jeden dzień w roku kalendarzowym skorzysta z urlopu opiekuńczego, nie będzie musiał w nim przepracować co najmniej 6 miesięcy, aby nabyć prawo do
trzynastki. I ważna rzecz, o której chcę powiedzieć, a bardzo powoli zbliżamy się do końca webinaru, bo po nowelizacji kodeksu pracy oczywiście też już od jakiegoś czasu dozwolona jest postać elektroniczna wniosków składanych do pracodawcy, na przykład o okazjonalną pracę zdalną, urlop opiekuńczy czy też zwolnienie z tytułu siły wyższej. I pojawia się pytanie, czy pracownik może wysłać taki wniosek mailem ze swojej prywatnej skrzynki. I tutaj odpowiedź nie jest taka prosta, bo forma zwykłego maila co do zasady, zgodnie z opinią ekspertów, nie spełnia formy elektronicznej, ale zaraz do tego dojdę, bo kodeks cywilny faktycznie mówi o tym, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym ta forma elektroniczna to taka, w której oświadczenie woli składającego to oświadczenie musi być opatrzone podpisem elektronicznym. Wysłanie wiadomości z prywatnej skrzynki e-mail nie spełnia według ekspertów tego wymogu. Natomiast inna część ekspertów przyjmuje, że forma elektroniczna wniosków, o jakie traktują nowe przepisy kodeksu pracy, nie wymaga stosowania, uwaga, podpisu elektronicznego. I tutaj do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie co do zasady własnoręcznego podpisu, oczywiście na dokumencie, jeżeli mówimy o formie papierowej. Natomiast do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmująca treść oświadczeń woli, tak? Z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli i jest przez nią podpisany. Zatem do zachowania tej elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie kwalifikowanym podpisem, ale i ono jest oczywiście zgodne z, jakby równoznaczne z formą pisemną. Natomiast podpis kwalifikowany, wymagany tak naprawdę, powinien być w przypadkach, w którym przepisy kodeksu pracy wyraźnie wprowadzają wymóg formy pisemnej. I forma elektroniczna, o której traktuje kodeks pracy, jest de facto formą dokumentową z przepisów kodeksu cywilnego. Natomiast do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentów w sposób umożliwiający ustalenie osoby, która składa takie oświadczenie, czyli taki nośnik informacyjny, który umożliwia zapoznanie się z treścią dokumentu i tutaj taką formę spełnia przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też poprzez system e-pracownik. I proszę zwrócić uwagę, że w przypadku akurat wniosku o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej nie został wprowadzony wymóg złożenia wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej, bo przepis mówi, że o sposobie wykorzystania w danym roku z tego zwolnienia od pracy decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie tego zwolnienia, pracodawca jest zobowiązany go udzielić na wniosek zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Także taka ciekawostka i takie dylematy w zasadzie, czy różne interpretacje, jeśli chodzi o to, w jaki sposób rozumieć wniosek elektroniczny. Moi drodzy uczestnicy webinaru, powiem jeszcze o kilku ostatnich ważnych kwestiach, ponieważ nie chcę, żeby też ten webinar trwał w nieskończoność. Natomiast przypominam i bardzo proszę o pozostawienie tak, Zuza, od razu odpowiadam, webinar oczywiście jest nagrywany i będzie udostępniony, ale dzięki za serce. Bardzo bym prosiła o zadawanie pytań, bo one, jak się tu pojawią, to ja po prostu wrócę do Państwa z odpowiedziami, a nie chcę już przedłużać, a mam jeszcze ważne tematy do powiedzenia. Bo pojawiło się też pytanie, jeśli chodzi o pracę zdalną, to oczywiście tu można by mówić i mówić. I miałam o tym powiedzieć, jak sobie poradzić z nią w praktyce, ale pojawiło się bardzo ciekawe pytanie, w jaki sposób postąpić z
telepracownikami po wejście w życie przepisów o pracy zdalnej, bo przecież tacy pracownicy byli i nadal są, którzy wykonywali pracę na mocy przepisów kodeksu pracy, właśnie telepracy. I tutaj należy zawrzeć z takim telepracownikiem porozumienie zmieniające warunki pracy, natomiast na przykład sposób kwalifikowania jego przyjazdu do zakładu pracy, do biura, zależy już od zapisów zawartych w umowie o pracę. Zatem ten, jak wynika właśnie z przepisów o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, zarówno warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie, jak też wykonywanie pracy w formie telepracy na podstawie wniosku pracownika obowiązują nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 7 października 2023 roku. W praktyce oznacza to, że do tej daty pracownicy, a w zasadzie pracodawcy, muszą zakończyć formalności, które są związane z uchyleniem regulacji wewnątrzzakładowych związanych z telepracą, no i wprowadzenie w ich miejsce postanowień normujących w ich firmie wszystkie kwestie związane z pracą zdalną, tak? Także pamiętajmy, że konieczne będzie również dokonanie zmiany warunków zatrudnienia, dostosowując do nowych przepisów. Pojawiło się również pytanie, czy pracownikom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do pracy zdalnej w taki sam sposób jak pracownikom pełnosprawnym. I oczywiście, że tak, wynika to z tego, że do pracowników niepełnosprawnych stosuje się przepisy kodeksu pracy w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chciałabym powiedzieć o świadectwie pracy, ponieważ cały czas pojawiają się pytanie, co z tym świadectwem pracy, o wykazywaniu w nim zwolnienia z tytułu siły wyższej, o urlopie opiekuńczym. I na ten temat już w zasadzie na to pytanie nie odpowiedział już mój gość, nasz wspólny gość Leszek Zieliński. I podkreślę, że nadal nie mamy zaktualizowanego, znowelizowanego rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. I zobaczymy, co się wydarzy w tym aspekcie. Nie mamy prawa rozszerzania we własnym zakresie informacji, które są wskazane we wzorze świadectwa pracy do rozporządzenia. Natomiast od 9 maja weszło, jakby obowiązuje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, a w zasadzie zacznie obowiązywać od 17 maja. I uwaga, w części B, bo tutaj to rozporządzenie zmieniające rozporządzenie odpowiada na wiele naszych pytań. W części B, jakież dokumenty będziemy przechowywać od 17 maja 2023 roku? Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek, ale także wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowania działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek. To jest ciekawe, że w części B, a nie w części C, oraz dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy. Uwaga, poza częścią B, w dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy będziemy umieszczać wnioski o ubieganie się i korzystanie ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego, a także pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Tu się nic nie zmienia, na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy oraz, i tu mamy nowość, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych w porze nocnej w systemie przerywanego czasu pracy i delegowania poza stałe miejsce pracy.
Na koniec o czym chciałabym jeszcze powiedzieć, to przypomnieć o przepisach przejściowych związanych z rodzicielstwem i na koniec krótkie info o umowie o zakazie konkurencji. Zatem pamiętamy, że pracownicy, rodzice w konkretnych przypadkach mogą skorzystać z nowych uprawnień dotyczących rodzicielstwa. I jeżeli we wskazanym okresie, zakresie dat, czyli od 2 sierpnia zeszłego roku do 25 kwietnia 2023 roku, pracownik korzystał z urlopu rodzicielskiego lub pracownicy nadal posiadają prawo do niewykorzystanej części urlopu rodzicielskiego, a dziecko pracownika nadal jest w odpowiednim wieku uprawniającym go do skorzystania z tego urlopu, to drugi rodzic, mówię drugi rodzic, bo najczęściej jest tak, że to pracownica wykorzystywała w zasadzie i chciała wykorzystać maksymalne prawo do urlopu rodzicielskiego. Jeżeli tak się stało, czy właśnie pracownica ma uprawnienie do tej pozostałej części urlopu rodzicielskiego, to drugi rodzic nabywa prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. I tutaj od razu mówię, że właśnie takiej sytuacji, że pracownica no, jest w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego, złożyła wniosek o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim w terminie 21 dni po porodzie. Ten przepis już nie obowiązuje, ale przed nowelizacją przepisów. I teraz pyta, czy będzie mogła jeszcze te 9 dodatkowych tygodni wykorzystać. Nie może natomiast ojciec dziecka je wykorzystać, tak? I tutaj, co ciekawe, w ramach tych dodatkowych 9 tygodni ojciec dziecka może złożyć jeszcze 4 wnioski o ten urlop i wymiar zasiłku w tym przypadku wyniesie 70% podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem, że w okresie wcześniejszym pracownica wnioskowała właśnie o wykorzystanie całości urlopu rodzicielskiego po macierzyńskim i 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zatem jeżeli w tym okresie od 2 sierpnia do 26 kwietnia pracownica miała prawo do urlopu rodzicielskiego, to może skorzystać z tej dodatkowej 9-tygodniowej części urlopu, przy czym z uwagi na fakt, że każdemu z pracowników, rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni i prawa tego nie można przenieść na drugiego rodzica, to jeżeli z urlopu rodzicielskiego korzysta pracownica, to z tej dodatkowej 9-tygodniowej części może skorzystać tylko drugi rodzic. I uwaga, jeśli na dzień 26 kwietnia pracodawca jest w posiadaniu czy był w posiadaniu wniosków pracowników o skorzystanie z urlopu rodzicielskiego, ale urlop ten jeszcze się nie rozpoczął, to pracodawca ma obowiązek zwrócić ten wniosek i pracownik w ciągu 7 dni powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego. W jakim celu? Po to, aby pracownik otrzymał zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego w kwocie wyższej, podwyższonej do 81,5% podstawy wymiaru zasiłki. I taki wniosek należy złożyć do 17 maja. Także to jest ważna informacja, o której przypominam. Natomiast jeśli na dzień 26 kwietnia pracodawca był w posiadaniu wniosków pracowników o skorzystanie z urlopu rodzicielskiego i pracownicy faktycznie już korzystali z tego urlopu, to pracownicy korzystający z urlopu rodzicielskiego mogą złożyć wniosek do pracodawcy o podwyższenie podstawy wymiaru zasiłku do 81,5% albo z 60% do 70%, w zależności od tego, w jaki sposób był wykorzystywany urlop rodzicielski. I pracownicy powinni złożyć właśnie ten wniosek najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 17 maja jeszcze jest czas. A co ważne, po stronie pracodawcy nie ciąży obowiązek informacyjny względem pracowników. No i powiem tylko szybciutko jeszcze, jeśli chodzi o urlop ojcowski, no to tutaj uległa zmianie górna granica wieku dziecka. Teraz pracownik ojciec może wykorzystać 2 tygodnie tego urlopu do 12 miesiąca życia dziecka i ten przepis dotyczy dzieci urodzonych począwszy od 26
kwietnia. Zatem w przypadku dzieci urodzonych przed 26 kwietnia pracownik ojciec będzie mógł wykorzystać ten urlop najpóźniej do 24 miesiąca życia dziecka, a nie 12. Ostatnia kwestia, bo chciałabym jeszcze tylko odpowiedzieć na jedno pytanie dotyczące zakazu konkurencji, bo tutaj też mamy nowość w przepisach i pojawiło się takie pytanie, bo pracodawca w wielu przypadkach stosował w umowach o pracę zapis dotyczący zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. I pojawiło się pytanie, czy po zmianach w kodeksie pracy 26 kwietnia zapis ten pozostaje nieważny z mocy prawa, czy pracodawca powinien albo może zawrzeć osobną umowę o zakazie konkurencji. I w przypadku takiej podpisanej umowy o zakazie konkurencji pracownik świadomie wyraził na to zgodę, w związku z czym nowelizacja kodeksu pracy w zasadzie nie wpływa na niego w tym zakresie i nadal będzie zobowiązany, jest zobowiązany do dotrzymania tej umowy. Natomiast w sytuacji, gdy umowa z nowym pracownikiem zawierana jest po nowelizacji kodeksu pracy, to w przypadku obustronnej woli stron do zawarcia takiej umowy o zakazie konkurencji pracodawca oczywiście będzie zobowiązany do zawarcia jej w formie odrębnej od umowy o pracę, umowy przed rozpoczęciem współpracy. Ale co ważne, pracodawca nie może już zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w zatrudnieniu, no chyba, że właśnie zostanie zawarta umowa o zakazie konkurencji albo inne przepisy tak stanowią. W związku z tą zmianą pamiętajmy, że zakaz konkurencji nie może wchodzić w zakres umowy o pracę, postanowień umowy o pracę. Postanowienia te znajdujące się już w treści umowy o pracę, te, które zostałyby zawarte po wejściu w życie nowych przepisów, no są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami i pozostawienie ich w zawartych umowach jakby będzie się wiązało z ich nieważnością. Natomiast kwestią problematyczną może być sytuacja, w której pracodawca nie zawarł wcześniej z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji i po implementacji tych nowych przepisów chciałby ją zawrzeć. I tutaj w przypadku braku woli pracownika do jej podpisania w zasadzie zgodnie z nowymi regulacjami pracodawca nie będzie miał podstawy do zwolnienia pracownika z tego powodu, tak jak to było możliwe dotychczas. Zatem w przypadku wcześniej już podpisanej umowy o zakazie konkurencji pracownik, skoro wyraził na to zgodę, no to tutaj nowelizacja kodeksu pracy nie wpłynie na niego i będzie zobowiązany do dotrzymania swojej umowy. Miała być godzina 15 minut, okazało się, że mamy tak tutaj dużo tematów do omówienia, że nie dało się krócej. Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na pracę zdalną okazjonalną? Może nie wyrazić zgody, ale jeśli jest to uzasadnione tutaj kwestią organizacyjną, tak, i po stronie pracodawcy, urlop okolicznościowy, ja jeszcze sobie tutaj podejrzę, czy mam otwarty kodeks pracy, już tutaj właśnie chciałam jeszcze zerknąć, jak jest sformułowany przepis i do tego zachęcam, żeby szukać odpowiedzi u źródła, czyli w przepisach prawa pracy, może niekoniecznie w internecie, chociaż na bloga Kadr w Pigułce i również do zaprzyjaźnionej Moniki Smulewicz serdecznie zapraszam. W kontekście pracy tymczasowej oczywiście na stronę Jobel Pro i do Leszka Zielińskiego, który jest ekspertem w tym temacie. Już zerkam jeszcze, w jaki sposób to zostało uregulowane. Poproszę o chwilę cierpliwości. Zaraz już będę wszystkich tutaj żegnać.
Już. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w wymiarze nie przekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. I teraz nie ma mowy o tym, czy pracodawca ma obowiązek faktycznie, jest obowiązany uwzględnić ten wniosek, w związku z czym przyjmuje się, że nie ma takiego bezwzględnego obowiązku. Oczywiście powinien w miarę możliwości, to trochę tak jak z urlopem na żądanie. Co do zasady, urlop na żądanie powinien być oczywiście udzielony pracownikowi, ale pamiętajmy, jeżeli obecność pracownika jest niezbędna i jego nieobecność na przykład mogłaby powodować potencjalne straty po stronie pracodawcy, to również może nie wyrazić zgody na skorzystanie z urlopu na żądanie. Oczywiście to bardzo tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale musimy mieć to na uwadze, więc podobnie będzie z pracą okazjonalną, pracą zdalną okazjonalną. Bardzo długi webinar, ale też temat potężny, więc jeżeli jeszcze interesuje Państwa ta tematyka, bardzo proszę, Wioletta, to zapraszam również do odsłuchania podcastu Kadry w Pigułce, dostępnego na Spotify, YouTube, na YouTubie i Apple Podcast. Tak jest. Będę się kontaktować z Państwem, żeby podesłać, dziękuję Michał, żeby podesłać link do e-booka, bo zachęcam do jego pobrania. No i mam nadzieję, że będziemy widzieć się w kolejnym wydarzeniu, bo w zasadzie tym webinarium zaczynam serię spotkań na żywo. Także bardzo dziękuję za tą godzinę i 40 minut. No i do zobaczenia, dobrego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za obecność.